Witam was pięknie roztomili na Górnym Śląsku. Rodbych z wami pogodą po naszemu pośrodku, ale wiem, że widzi nas cała Polska. I na te słowa stąd czeka cały kraj. Czekają też ci, i jest ich bardzo wielu, którzy nie mogą dzisiaj być tutaj, bo ciągle jeszcze są zamknięci w czterech ścianach własnego domu. Ciągle jeszcze, mimo wielu szumnych haseł o tym, jak rząd pomaga niepełnosprawnym, jak likwiduje się bariery, te dziesiątki tysięcy ludzi są pozbawieni nie tylko możliwości wyjścia do aktywnego życia, ale nawet nadziei. Ja jestem tutaj dzisiaj również w imieniu tych, którzy ciągle czekają, aż polskie władze zrealizują orzeczenie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Ale jestem tutaj dziś także po to, żeby prosić każdą z was i każdego z was o to, żeby również w naszym imieniu pójść na wybory i zagłosować. Niedawno, dwa tygodnie temu, niedaleko w Katowicach na rynku, spotkaliśmy się z mieszkańcami Śląska. Osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, często rodzice, rozmawialiśmy o tym, jak naprawdę wygląda nasza rzeczywistość. Jak daleko różna jest od tego, co widać w TVP 1, 2 i 3. I pod wpływem tych dyskusji kilkadziesiąt osób podpisało petycję do premiera. Petycję, pod którą myślę, że podpisałby się każdy z nas, gdyby ją przeczytał. Chcieliśmy, żeby dotarła szybko tam, gdzie podobno wszystko można, gdzie zmienia się z dnia na dzień ustawy, nie daj Boże konstytucję. Chcieliśmy ją złożyć na ręce przedstawiciela władzy, tu w terenie, wojewody śląskiego. Przez dwa dni negocjowaliśmy czas na 5 minut spotkania. Ten czas się nie znalazł. Znajdźcie dla nas czas w niedzielę. 5 minut spaceru. Idźcie na wybory. Dajcie nam głos.